czy mógłbyś podsumować jako trener, jak rokujesz na te Mistrzostwa Świata? No tak naprawdę całkiem fajne zawody, przede wszystkim mega pozytywna sytuacja, że ta pogoda nam pozwoliła rozegrać i naprawdę w równych warunkach. Jeśli chodzi o moje starty, to na pewno jestem bardzo zadowolony ze slalomu, bo objechałem praktycznie 12. Trochę gorzej w figurach, bo tak naprawdę miałem 6 startów i te starty były różne. Jeden był super, drugi był trochę gorszy, natomiast no nie ma tej stabilizacji jeszcze, ale mamy 2 tygodnie, więc myślę, że będzie dobrze. Te zawody dla mnie były głównym takim przygotowawczym, sprawdzałam się po prostu, ale też nie dawałam siebie 100%, bo bałam się kontuzji. Najlepiej czuję się chyba w skokach. Może mam jakieś szanse na Mistrzostwach Europy, a popracować na pewno muszę jeszcze nad figurami, bo na Mistrzostwach Świata muszę zrobić dobry wynik w figurach, żeby drużynowo nam dobrze poszło. Ja uważam, że mi niczego nie brakuje, jestem naprawdę w świetnej formie i dam z siebie wszystko na tych zawodach. Co prawda nie mam żadnych szans na medal indywidualny, ale zrobię wszystko, żeby pomóc w drużynie, żeby ten medal był drużynowy. Plus przyjdą wszyscy moi znajomi, jakich praktycznie znam tak lepiej. Rodzina będzie wspierać, kibicować i będzie super.